W Tarnobrzegu odbywają się teraz, w dniu dzisiejszym właściwie, zawody eliminacje do Pucharu Polski w klasyfikacji modeli F1N, czyli modeli wyrzucanych z ręki. Polega to na tym, że każdy zawodnik ma wyrzucić model 9 razy w turach po 3 rzuty. Na dzisiejsze zawody zgłosili się zawodnicy, no można powiedzieć, z całej Polski, ponieważ w Tarnobrzegu rozgrywamy finał tego pucharu, czyli eliminację, a jednocześnie po skończeniu naszych zawodów podsumujemy wyniki i będą wyniki końcowe Pucharu Polski. Startowało w tarnobrzeskich zawodach około 70 zawodników w kategoriach wiekowych: młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy i seniorzy. Największą frekwencję zanotowaliśmy w grupie tej najmłodszej, czyli w młodzikach. Cieszy też fakt, ponieważ po raz pierwszy do Tarnobrzega przyjechali nam obcokrajowcy, gościmy Czechów i to Czechów. Bardzo fajny, zadowoleni widzę, że są z hali. Organizacja, no wiadomo, jak każda organizacja, wymaga dużo pracy, także przyczynili się do tego i modelarze starsi. Także no jakoś staramy się tutaj to organizować, żeby było w miarę sprawnie, ponieważ no jest to dużo tych lotów. Trzeba powiedzieć, że co cieszy, padały rekordy hali, pobity został rekord hali, ponad 40 chyba 4 sekundy. Także no zawody myślę, że należy zaliczyć do udanych i no tylko trzeba po prostu propagować to dzięki Wam właśnie. No i co? I chciałbym naprawdę podziękować sponsorom, bo to jest bez sponsorów. Taka jest prawda, że dzieci lubią jeździć tam, gdzie są jakieś nagrody. Bardzo dziękuję sponsorom, spółdzielniom mieszkaniowym, panu Zbyszkowi Rząsie, ponieważ przyczynił się, że bardzo fajne nagrody. I Aeroklub Stalowo-Wolski jako organizator, też tam skromne, ale są jakieś upominki dla dzieciaczków. No chciałbym, żeby po prostu więcej sponsorów włączało się w tą akcję, ponieważ jest to sport, który wymaga i precyzji, majsterkowania. Czym więcej, jak to się mówi, dzieci majsterkują, uczą się, to są później efekty. No w tym roku troszeczkę ubolewam, ponieważ moich zawodników wystartowało tylko 4 w najmłodszej grupie wiekowej. Ale myślę, że to są dla nich już pierwsze zawody i wypadli nieźle. Także na przyszłość wydaje mi się, że będziemy kontynuować.